smakkujaw.pl Domowy chleb ze śliwkami. Upiekę dzisiaj fantastyczny chleb ze śliwkami. Będę potrzebowała do tego 0,5 kg mąki żytniej. Mam tutaj mąkę z zakładów zbożowo-młynarskich z Kruszwicy. Promujemy przecież region kujawski. Będzie potrzebny 180 ml mleka, taka sama porcja wody, 2 łyżki miodu, łyżeczka soli, mamy oczywiście sól kujawską. Będzie potrzebne również 100 g suszonych śliwek oraz opakowanie 7-dekowe suszonych drożdży. Zaczynam od podzielenia śliwek na mniejsze części. Dzielę tak mniej więcej na 4 kawałeczki. A zatem zabieram się do pracy. Śliweczki mam już pokrojone. Wsypuję odmierzoną porcję mąki, drożdże, całe opakowanie, wlewam wodę, mleko, dodaję miód. Śliwki. Teraz wszystko przemieszam. Dodaję jeszcze niewielką porcję soli. Zamieszam i zaraz zacznę wyrabiać ciasto rękoma. Wyrabiam ciasto rękoma do momentu, jak stanie się elastyczne. No, potrwa to około 10 minut. Kończę wyrabiać ciasto. Już jest właściwa elastyczność. Ten chleb naprawdę jest pyszny i różni się tym, między innymi od chleba, który kupujemy w sklepie, że ma sporą zawartość śliwek. O, widzicie, jak one tutaj ładnie te śliweczki widać. A zatem z ciasta formuję kulę, przekładam do miseczki. Ja ją tutaj wysypałam troszeczkę mąką i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około godzinkę. Ciasto już nieco wyrosło. Ja uformuję teraz wałek, przełożę do foremki wysmarowanej tłuszczem i odstawię na kolejne 30 minut. O, tak staram się mniej więcej dopasować do kształtu foremki. O, tak powinno być dobrze. Wykładam i na kolejne 30 minut. Chlebek już nam ładnie wyrósł, a zatem czas włożyć do piekarnika. Nastawiamy na 190 stopni i pieczemy około 70 minut. Nasz chlebek już odrobinę przestyg. Zaraz za moment zobaczymy, jak wygląda w środku. Dom cudownie pachnie chlebem. Uwielbiam ten moment właśnie, jak wyciągnę chleb z piekarnika i on cudownie pachnie. A zatem o, zobaczcie, ile ma w sobie śliweczek. Jest pyszny, pachnący. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.